Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, partia, która decydowała o zwycięstwie, Tata Steel, dogrywka Armageddon pomiędzy Aniszem Giri a Jordanem Van Forestem. Obydwaj, Holandia, także gospodarze tego turnieju. Niezwykle rzadka sytuacja. Armageddon polegał na tym, że biały kolor ma 5 minut na zegarze, czarne mają 4 minuty. Czarnym wystarczy remis do zwycięstwa, że tak powiem a białe muszą wygrać, żeby no, być y, tym top 1 w tym turnieju. No i przejdźmy do rzeczy. Jeszcze po 60. ruchu ciekawe jest, że dodawano jedną sekundę za każdy wykonany ruch. No ale do 60. ruchu może się wiele wydarzyć. Moi drodzy, D4 rozpoczął Anish Giri, D5 Van Forist, y, goniec na F4, system londyński nam się szykuje, skoczek na F6, E3 i C5. Dobra, C5 jest takim ruchem, który podrywa centrum. To jest naturalna sprawa, myślę, że dosyć fajna. Ja myślę, że system londyński powinny sobie grać osoby takie bardziej doświadczone, niepoczątkujące. Takie jest moje zdanie, gdyż jest to debiut dosyć twardy. Oczywiście, tutaj rozwijamy wszystkie figury, ale problem, znaczy, może nie problem, ale fajna rzecz dla czarnych jest taka, że czarne nie mogą mieć problemów z rozwojem swoich figur. I to też jest bardzo ciekawe, myślę, że na korzyść dla czarnych. W tym momencie, ale jest bardzo dużo zwolenników systemu londyńskiego, którzy to praktykują. No, jak najbardziej można grać równe pozycje i potem próbować na siłę gry zwyciężać z przeciwnikiem. Skoczek F3, skoczek C6, skoczek z B na D2. Ja się w sumie troszeczkę dziwię, Aniszowi Gili, że wybiera taki debiut dosyć spokojny i równy, właśnie w dogrywce, gdyż białe muszą wygrywać. No, ale to no, ciekawa sprawa w sumie. Nie dowiemy się, dlaczego taki wybór nastąpił. W tym momencie czarne zagrały E6. No i teraz ja się zastanawiam, dlaczego nie można zagrać goniec G4, żeby pozbyć się problemu tego gońca, potem zagrać E6 i wszystkie figury swobodnie grają. No tak, po takim ruchu, na przykład, tutaj białe zagrywają C3, a E6 gramy, żeby rozwinąć figurę, oczywiście. I hetman B3, hetman C8 jest dobrym posunięciem. Ta pozycja, moi drodzy, jest około równości. Myślę, że bardzo przyjemna dla czarnych również. Oczywiście tutaj trzeba pilnować, żeby skoczek nie wskoczył na E5, na przykład jak zagramy tutaj gońcem, zawsze można skoczkiem na D7 fajnie zagrać i bronić punktu E5, ale to by trzeba było się troszeczkę zagłębić w teorię debiutów. Po tym ruchu E6, białe zagrały z C3, goniec na D6, sprawa naturalna, chcemy wymienić tego gońca, dosyć dobrego, goniec zagrywa na G3. Można oczywiście białymi wybić na D6, nic się nie dzieje. Tutaj Wanfari zagrywa H6. No, tak, no to jest Armagedon, więc tutaj e, trzeba troszeczkę też wybaczyć e, błędy przeciwników, chociaż to nie jest błąd teraz. E, ale to taki ruch, no troszeczkę wyczekujący. Wiadomo, tutaj czarne muszą przyspieszyć, e, jeśli chodzi o, o czas. No nie chcą przegrać na ten czas, więc trzeba bardzo uważać. E, no i po H6, tutaj goniec zagrał na B5. Naturalna sprawa, tutaj się szykuje skoczek E5 z naciskiem na. C6. Goniec zagrał na E7. Dziwna decyzja, tutaj Holendra. Nie rozumiem tego posunięcia zupełnie, gdyż goniec grając na D6 albo się decyduje na bicie, albo nie zagrywa po prostu na D6 od razu. Skoczek na E5, ale tutaj też się nic nie dzieje, moi drodzy. To jest wszystko w porządku. Hetman B6. Naturalna sprawa, tak się, tak się grywa. Tutaj Hetman broni. Oczywiście atakuje gońca. Normalna rzecz. A4. Bardzo chytre posunięcie, gdyż po pewnym, po pewnym czasie, jak się zagra tutaj A6. No to można wybić i próbować grać A5. W tym momencie po ruchu A4 nastąpiła Roszada i Roszada u białych. No i właśnie następuje ruch A6, co jest no niestety. Małym błędem tutaj należałoby próbować przede wszystkim e, sytuację wyjaśnić w centrum i próbować tego gońca na D7 wyprowadzać, żeby te wszystkie figury zaczynały żyć, no bo inaczej mogą nas tu białe zmasakrować e, i zacieśnić pętla na naszej szyi szachowej moi drodzy. A6 nastąpiło. No i właśnie Aniżgili wybija, to jest bardzo dobre posunięcie. Pionkiem należy wybić. E, no i właśnie, ten ruch A5 mi się bardzo podoba. Niestety nie, nie został ten ruch zagrany w tym momencie, ale sprawdźmy sobie, co by było. Na przykład po A5 pewnie martwimy się o to, co będzie po zbiciu pionka na B2. No, sprawdźmy. Jeżeli pionek by zbity był na B2, gramy wieża B1. Gramy wieża B1. Jeżeli na przykład Hetman by zagrał, powiedzmy, na no A2, dajmy na to, zawsze można tutaj skoczkiem spróbować tego Hetmana. E, troszeczkę złapać i wieża E1 grozi. E, w każdym razie tego pionka zbić nie wolno, a na przykład jakby było bicie na C3, jeszcze drugiego piona zbijamy, no to tutaj już wygrywamy bardzo łatwo białymi. Wieża B3, moi drodzy, Hetman bije A5, trzeciego piona, ale skoczek z C6, odbijamy jednego piona i widzimy, że są widełki. Nie można w ogóle Hetmanem wrócić, żeby bronić tego gońca, gdyż zobaczcie, goniec C7 również broni bardzo ważnego pola. No tak, oczywiście arcymistrzowie sobie no nie biorą takich pionów, bo to się wiąże prawie automatycznie z przegraną, pozycją. A5, no właśnie, A5, dobry ruch według mnie był, byłby do zagrania. Poszło zbicie na C5, goniec wybił na C5, tutaj może trochę lepsze byłoby wybicie hetmanem, gdyż nie ma na przykład ruchu B4, bo można sobie pozwolić na bicie pionka, a po biciu gońcem właśnie ten ruch B4 następuje, goniec wyradza na swoje miejsce, nie ma wyboru i A5. No i tutaj się białe nieco rozszalały, para gońców po stronie czarnych, ale Słabe pola czarne tu się porobiły ten goniec jest straszliwie mocny. I jeszcze, jakby skoczki gdzieś tutaj się zakleszczyły na B6, C5, no mogłoby być bardzo nieprzyjemnie dla czarnych. Hetman B7, widzimy, jest problem z gońcem. Jeżeli ten goniec na przykład stałby na F5, no to te problemy już automatycznie znikają. Ale niestety jest na C8. Skoczek D3, bardzo ładny ruch. Ten skoczek chce się przemanewrować na C5. Widzimy, że jeszcze tutaj jest taka fajna opcja. Skoczek B3, skoczek C5. Skoczek zagrywa na D7, no i właśnie skoczek na B3. Hetman b5 z powrotem, no powiem tak, no tutaj wiadomo Armagedon, e, trzeba grać szybkie ruchy, e, czarne po prostu no, może troszkę wyczekują albo nie widzą planu jak tu się rozwijać, no troszeczkę białe skrępowały tutaj czarne, skoczek zagrał na d4, Hetman znowu wrócił na to samo miejsce i wieża b1 zapobiega to takiemu posunięciu c5, gdy wstępem odbijamy tutaj atakując Hetmana, sprawa prosta skoczek na F6 z powrotem i teraz bardzo ładny ruch skoczek C5. Skoczki stoją naprawdę wyśmienicie. Ta partia powinna się zakończyć automatycznie zwycięstwem strategicznym, zwycięstwem białych, jeżeli tutaj Anish Giri grałby partię klasyczną. No, to powiem tak, no nie wypuściłby na pewno tej pozycji. No, ale z racji czasu, jaki tutaj panowie mieli do dyspozycji, no to może się dziać jeszcze wiele, wiele, sporo się może zadziać. Po prostu goniec musiał wybić, nie ma innego wyboru. Pionek wybija i Hetman zagrywa na D7. Zobaczcie, jak tutaj bardzo ładnie goniec może na D6 stanąć. Bardzo groźnie to wygląda, ale ruch wieża B6 również jest bardzo silnym ruchem. Po prostu zdejmuje za chwilkę pionka Jedyna figura, która może troszeczkę skontratakować No to jest właśnie skoczek na E4 No i ten skoczek ma szansę właśnie kontratakować Moi drodzy, oczywiście tutaj jest bicie na C5 i bicie na C3 jest możliwe Coś trzeba zadziałać Tutaj aniż Giri zagrywa Dobrze, to jest do, no, jak najbardziej dobry ruch. Skoczek wybija. Oczywiście, no jak zbijemy tutaj, to nic nam nie da czarnymi, gdyż yy, tak wraca wieża, pionek idzie do przodu. Jest koniec partii po prostu. Skoczek C3 i Hetman zagrywa na C2. No i moi drodzy, w tym momencie skoczek zagrywa na W5. Bardzo sprytny ruch i w zasadzie jedyny, jeżeli skoczek wybije, no to mamy tutaj odbicie wieży, więc odciągnięcie figury jest uzasadnione, ale wieża B6 to są. Jak najbardziej normalny ruch, ale widzimy też skoczek taką fajną rolę spełnia, że nie puszcza na C7 wieży. No i na D6 nie wpuszcza gońca przede wszystkim. No więc tutaj poszło na B6 i skoczek zagrywa na A3. Wydawałoby się, że czarne rozwiązują swoje problemy, gdyż z atakiem na Hetmana tutaj jest skok na C4, ale. Jeżeli tutaj białe na przykład by zagrały po prostu hetmanem na c3, to grozi takie posunięcie c6. Nawet jakby skoczek zagrał na c4, to c6 idziemy pionkiem, stępę atakujemy hetmana i nawet można sobie pozwolić na oddanie jakości za złączone pionki. Wyobraźmy sobie, że tutaj są pionki złączone na b i c6. Totalna masakra po e, stronie czarnych niestety. Tutaj Anish Giri popełnia moi drodzy błąd i wielka nadzieja pojawia się dla czarnych. C6 nastąpiło no oczywiście w partii klasycznej byśmy sobie spokojnie doliczyli, bo to są dosyć forsowne ruchy kolejne, no i powiem Wam, że tutaj Van Forist zagrywając to posunięcie bardzo zdziwił Anisha Giri Anish, Anish Giri zdał sobie sprawę, że popełnił błąd no już musiał wybić oczywiście Hetmana, chodzi o to, że jak zbijamy skoczka i tutaj pionek zbija dorabiając Hetmana, to mamy wtrącony szach na E2Krucha 1 i możemy sobie nawet gońca zbić z kolejnym szachem, a potem spokojnie odbić tego Hetmana z pionkiem. Więcej i wieżówka czarnych jest już bardzo bezpieczna. Przypominam, że czarnym wystarczy remis, aby zwyciężyć w tej dogrywce i zdobyć pierwsze miejsce w turnieju. Tutaj Anish Giri musi decydować się na bicie skoczka, gdyż zbyt wiele uproszczeń byłoby dla niego, no niestety, bardzo bolesną sytuacją. No i próbuje różnobarwne gońce, może się wiele jeszcze wydarzyć, no ale pion więcej u czarnych i wydaje się, że jest bardzo dobrze. Wieża na C1 sobie zagrywa i goniec B5. Według mnie problemy czarnych tutaj zniknęły totalnie. Wszystko się broni przede wszystkim i można próbować grać wieżą na c8 i próbować wymienić wieżę. No ale jest goniec d6, też dobry ruch, trzeba przyznać, wieża fc8, bo goniec c5 zasłania i nie, nie ma opcji wymiany wieżyczek, czego białe nie chcą oczywiście. Wieża c7, prosty ruch, wieża e1 i wieża a na c8. Teraz tak... Te wieże, te wieże są, y, zmuszą po prostu y, wieże z B6, żeby się wymieniły. Poszło y, F4 i teraz trzeba przyznać, że też bardzo ładne posunięcie zagrywa Van Forest, gdyż to jest ruch H5. Bardzo dobry ruch. Łapie przestrzeń na skrzydle i troszeczkę przeszkadza w koordynacji tych pionków. Tutaj król zagrywa na F2, król na H7. E, powiem w ten sposób, moi drodzy. E, no tutaj jeszcze poszło H6 i król zagrał na G6. Ale nawet w tej sytuacji można spokojnie się pokusić o zbicie gońca. Bez problemu, ta pozycja nie może być przegrana dla czarnych Ale ja sobie zdaję sprawę, Armagedon, taktyka czasowa i tak Czarne może nie chciały ryzykować, ale tutaj dwa pionki i goniec W tej sytuacji z wieżą na dwie wieże No to jest pozycja, której przegrać czarne absolutnie nie mogą Bardzo duża aktywność, można próbować grać wieża C2 Ale ja sobie zdaję sprawę, że Van Forest nie chciał ryzykować I spokojnie próbował grać sobie królem w miejscu znaczy w miejscu na G6 troszeczkę aktywnie. Tutaj nastąpiło G4, rzecz jasna, wymiany nastąpiły szybko i wieża C6, próba wymiany. Wieża B7, zauważmy, próba wymiany na C7, niestety wieża nie chce, no ale zmuszamy ją po raz kolejny i po raz kolejny, no i w końcu wieża uległa. Sytuacja się troszkę uprościła, ta pozycja jest nieco lepsza dla czarnych, oczywiście, bo jest pion więcej. Czarne nie powinny mieć problemu ze zremisowaniem minimum. W tej sytuacji należy no zwierzę E5 i Białe próbują tutaj jakiegoś ataku, goniec F8. Goniec zagrywa na d7. E, jasne, że można było próbować na przykład wieża c8, gdzieś tam wieżą wychodzić, łapać aktywność, no ale to są nerwy. Słuchajcie, dużo tutaj się działo. Goniec d7 pewnie jest po to, żeby zagrać po prostu f6 i goniec, żeby bronił pionka na e 7 Wieża g5 z szachem, król h7 e, i goniec f8. Jakaś nadzieja na bicie pionka istnieje, ale niestety te nadzieje się tutaj e, kurczą i koniec z tym, bo jest g6. Wieża wraca na e5, f6. No i wieża e3 tak szybko, troszeczkę przestawiam te posunięcia, gdyż Armagedon tego wymaga, moi drodzy, tutaj wielkiej filozofii e, myślę, że nie ma, to są takie ruchy arcymistrzowskie od ręki, e, coś próbują tutaj po prostu białe jeszcze usknąć, usk usk e, jak dobrze się wyraziłem, Gonie, e, król G8, goniec na e, C5, wieża B7, no i tutaj łapiemy sobie przestrzeń, niestety goniec B6, e, białe robią co mogą i moi drodzy, goniec B5, no Fatalny ruch, gdyż podstawka pionka nastąpiła, A to mówię, nerwy, nerwy, jeszcze raz nerwy, ale nie zmienia to faktu, że nawet po biciu tego pionka czarne tutaj nawet y, na moment nie odpuściły pozycji remisowej, gdyż dały po prostu piona królew 7, trzeba bronić wieża E1. No i wieża E7, no jak się wymienią już wieże, no to remis można podpisać nawet jakbyśmy grali tutaj z Magnusem Carlsenem. Yy. Wieża C1 oczywiście nie można wymienić i wieża zagrywa na E4. Tutaj czarne przechodzą troszeczkę do e, takiej gry ofensywnej, ale tutaj wszystko się trzyma. Pionek się broni. E, król zagrywa na F3. Goniec daje szacha. Jakieś opcje tutaj e, zbicia na G4, ale jest król G3. Wieża znowu daje szacha. Król F2 f2 wieża e4 z powrotem no i wieża tutaj teraz idzie do kontrataku moi drodzy no oczywiście nic tutaj nie można zadziałać niestety białymi król zagrywa na e8 spokojnie no i jakaś próba G5. No taka próba, która y, wizualnie coś tam daje, ewentualnie jakieś tutaj bicie F7, koniec C5. No i biały by mógł wygrać, no ale trzeba uważać oczywiście. Moi drodzy, Manforis niestety popełnił tutaj gruby błąd. No to y, błędy, błędy, nerwy ogromne, stres tej partii y, i. Poszło bicie. Tutaj panowie bardzo szybko już wykonywali posunięcia. Wieża zbiła na F4 i król zbił na E2. No podstawienie figury widzimy na tym poziomie. Też się zdarza, ale to y, czasówka bez... Bez dodawanego czasu to już w ogóle jest totalna masakra. W tym momencie poszło bicie na G5, i moi drodzy powierzy, A7. Tutaj aniż Gili po prostu rozwalił ręką niechcąco w te figury, tutaj wszystkie i pionki, co się wiązało z automatyczną porażką. Też chyba w tym momencie spadł mu czas. Ja tam na zegarze, na zegarze nie dostrzegam za bardzo. Ale samo to, że jak na przykład rozwalimy szachy i naciśniemy, naciśniemy zegar, a potem zaczniemy je poprawiać, no to to się wiąże z automatyczną porażką w szachach błyskawicznych na pewno. Choć dokładnie przepisów tutaj nie przytoczę, bo, bo, bo po prostu nie wiem, nie praktykuję, że tak powiem, sędziowania. No cóż, tym takim sposobem, takim sposobem Van Foris został zwycięzcą Tata Steel. No, nerwy, jeszcze raz powiem, i tutaj dużo stresu w tej partii panowie przeżyli na pewno. Gratulujemy, wielki sukces. Vanforista, który wskoczył automatycznie na 2701 w rankingu fidowskim Dzięki za uwagę, do następnego. Cześć.